stronę Cytadeli jest też wytyczona jest trasa. Ale jest to ładnie. Roboty idą zgodnie z planem i tu akurat w tym miejscu jak na dzień dzisiejszy jestem zadowolony. Jesteśmy na terenie przebudowy nabrzeży nadwiślańskich. Inwestycja powinna być zakończona do końca kwietnia 2014 roku. Jesteśmy w tej chwili na pętli tramwajowej i autobusowej w Tarpnie, gdzie już jest wykonane 60-65% planowanych prac. Jesteśmy na lądzie przy ulicy Warszawskiej u zbiegu z ulicą Rydgiera. Jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie wykonawca idzie szybciej niż harmonogram.